Cryptomasters przedstawiają... Bardzo dużo się mówi, że na przykład jakieś ankiety były publikowane na Cointelegraphie, że 75% dużych firm chce wprowadzić technologię blockchain. Mhm. Że cały świat jest za blockchainem. Mhm. No i teraz to pytanie, czy blockchain potrzebuje kryptowalut? A nie, nie, nie. No to jest złe pytanie. Nie wolno zadać takiego pytania, bo to blockchain potrzebuje kryptowalut. Pamiętajmy, że twórca blockchainu, Satoshi Nakamoto, wypuszczając Bitcoina, pokazał technologię blockchain. I tak naprawdę blockchain to technologia. Z niej wyszły kryptowaluty, z niej wyszły smart kontrakty, z niej będą wychodzić kolejne rzeczy. Więc to jest pochodna, kryptowaluty to pochodna blockchaina, tak? I tych pochodnych będzie tworzyło się mnóstwo. To, o czym mówisz, że dużo firm, znaczy wiesz, dużo firm mówi o blockchainie i umówmy się, że przykład znanej firmy fotograficznej, która powiedziała, że będzie działać w blockchainie i wypuszcza swoje coiny, a na drugi dzień akcje tej firmy poszybowały o 45% do góry, no jest właśnie takim trochę skutkiem. Jak to zazwyczaj opowiada Rafał Zaorski, to jest trochę jak przy bańce internetowej, kiedy KGHM mówił, że dobra, ja już miedzią się nie zajmuję, wchodzę w internet. Oczywiście to nie jest ten moment, żebyśmy się zrozumieli, ale gdybyście Państwo wrócili do lat faktycznie 90., przełom 90. a 20. wieku, to już tak właśnie wchodziliśmy w ten taki moment, w którym faktycznie ten internet zaczął być bardzo obszerny. Bańka internetowa była już tak ogromna, że po prostu wystrzeliła dość dynamicznie i trochę spowodowała spory krach, ale w zamian za to powstało bardzo dużo firm. Amazon to jest jeden z przykładów, eBay to są firmy, które powstały właśnie po bańce internetowej. Czy tutaj tak będzie? Ciężko to ocenić, choć technologia na pewno jest bardzo transparentna i z niej dużo osób chce korzystać, tylko nie do końca ją rozumie. Bardzo mało jest specjalistów w technologii blockchain. Proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że... Znaczy, może inaczej. Dzisiaj w Warszawie w co drugim szkoleniu mówi się o blockchainie. Tylko, że ci ludzie, którzy mówią o tym blockchainie, nie mają w ogóle o nim pojęcia. Słowo blockchain, super, bardzo fajne słowo blockchain, nie? Trendy, no future, nie? I te sprawy. Ale to nie jest to. Najpierw trzeba znać tą technologię. Żebyś, tak powiem też Tobie, jak i powiem Państwu, ja osobiście nie do końca znam tą technologię. Tak? To naprawdę trzeba być dobrym specjalistą, żeby znać zasoby, wykorzystanie i możliwości tej technologii, a takich ludzi naprawdę jest bardzo mało. A już jeżeli są, to albo prowadzą firmy, albo pracują w bardzo dużych już firmach, a na pewno nie jest to tak, że każda firma dzisiaj, to co mówi statystyka 70%, to jest jakaś bzdura i absurd tak naprawdę, nie może być czegoś takiego. To jest właśnie tylko na razie taki zalążek. To jest tak jak mówię, tak jak w latach 90. Często siedziałem ostatnio z Rafałem Zaorskim, który jakby był najpierw przeciwny kryptowalutom, teraz już jak widać jest trochę mniej przeciwny kryptowalutom. Moja zasługa, zawsze to będę powtarzać w mediach, się zawsze wkurzam, jak to mówię. Ale pamiętam, jak go przekonywałem, mówiłem mu o tej technologii. Ale tak naprawdę on mi też dużo wiedzy dał od drugiej strony, ponieważ jest po pierwsze starszy ode mnie, więc i traderem jest bardzo długo. I mówił właśnie o tym, jak wyglądały te lata 90., kiedy ten internet wchodził. Kiedy mnóstwo firm w pewnym momencie wszyscy chcieli się zajmować internetem, po prostu. Każdy chciał kłaść kable, każdy chciał robić switche, wszystko chciał już robić, tak? I to się tak trochę napędzało. Tu bardzo możliwe, Rafał twierdzi, że to się tworzy drugi raz, ta sama ekonomia i ona po prostu musi się napędzić i że to jest naprawdę na początkowej fazie. I ja też tak twierdzę, tylko nie twierdzę, że to jest to samo. Raczej dwa razy historia się nie powtarza, więc nie twierdzę, że to będzie kolejna bańka, tylko mnóstwo właśnie dzisiaj firm zaczyna po prostu mówić o tym blockchainie, że czego wdrożyć. No chyba, że idziemy tą tematyką, że jeżeli KGHM powie, że znowu olewa miedź i idzie blockchain, tak, to znaczy, że trzeba uciekać z tematu. No tak. Oczywiście to taka konkluzja, ale może coś w tym być. Jeżeli mówili tak o internecie, może powiedzą o blockchainie.